Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Poniedziałek przyniósł nam odrobinę więcej chmur i nieco niższe temperatury. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w słońcu mogliśmy zobaczyć 23 stopnie w Częstochowie, 26 w Katowicach, 27 w Bielsku-Białej. Wieczór i pierwsza część nocy przyniosą nam burze z intensywnymi opadami deszczu, opadami gradu i porywistym wiatrem. Chwilami jego prędkość może dochodzić nawet do 65 km na godzinę. Na termometrach 18 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 18 stopni, 19 w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu 16 stopni w Cieszynie, Bielsku Białej i w Żywcu. Jutro nad ranem mogą wystąpić mgły i zamglenia utrudniające widoczność. Na północy naszego województwa przez cały dzień sporo słońca, niewielkie ilości chmur i bez opadów deszczu. 28 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum druga część dnia niestety przyniesie ponownie burze z bardzo intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. 30 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach, 29 w Raciborzu i w Rybniku. Na południu regionu ten sam scenariusz pogodowy. Po słonecznym poranku druga część dnia burzowa. 27 stopni w Żywcu, Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 987 hektopaskali. W kolejnych dniach także bardzo ciepło. W środę na termometrach 27 stopni. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W czwartek więcej słońca, bez opadów, na termometrach podobnie 27 stopni. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim, w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.